Techniki mają opanowane, co? Tak. To wiedzą. Spotykamy się na starcie 11. edycji Świątecznej Akcji Pomocy Dzieciom Uskrzydlamy. To już 11. rok, kiedy zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do tego, żeby okazali swoje serce, żeby wsparli nasze działania na rzecz dzieciaków. 130 dzieci mamy codziennie pod opieką, jest prawie 500 w programach ulicznych w ciągu roku. Zatem ten dom i ta rodzina jest bardzo duża. No dzisiaj, tak jak widać, tutaj za mną malujemy pierniki, bo ten piernik jest takim symbolem Akcji Uskrzydlamy już od samego początku. Śmiejemy się trochę, że pierniczymy w dobrej sprawie i oczywiście nikogo nie urażamy. Ale myślę, że te pierniki, cegiełki, które tworzymy, które właściwie już od listopada pieczemy i malujemy, bo w tym roku już jest ich ponad 6 tysięcy, więc no wiadomo, że nie zrobilibyśmy tego wszystkiego jednego dnia. Pomagają nam w tym, no zarówno dzieciaki to robią oczywiście, no bo to wiadomo, ale też nasi wolontariusze, przyjaciele, uczniowie szkół, no cała masa ludzi, którzy chcą dołożyć jakiś swój dobry kawałek swojego serca, żeby pomóc. No i te pierniki trafią do, właściwie już teraz są prawie, że bo dzisiaj jest start, w 112 miejscach w całym Śląsku i w restauracjach, i w kawiarniach, i w sklepach, i w gabinetach dentystycznych, i kosmetycznych, no w bardzo, bardzo wielu miejscach, więc jeżeli ktoś trafi na taki uskrzydlony punkt, zobaczy puszkę ze skrzydełkami, zobaczy te pierniki, no to może tak naprawdę takiego piernika ręcznie robionego od serca wziąć do domu i wrzucić wolny datek do puszki, w ten sposób pomóc. No a druga możliwość, bo wiadomo, że też może nie trafić na to miejsce, albo może nie być stąd, można po prostu wejść na naszą stronę internetową anioły24.pl/wigilia i tam przekazać taki datek, taki symboliczny datek i symboliczny pierniczek gdzieś tam, tak jakby taki człowiek też dostaje, także no bardzo się cieszymy, bo to jest taki magiczny czas. Dzisiaj tutaj jesteśmy, trochę tak jak widać, pobrudziliśmy się, chcieliśmy powspominać swoje czasy, dobre czasy. Ja nie ukrywam, że z panią prezes Moniką Bajką od wielu, wielu lat tutaj się spotykamy. Co roku można powiedzieć różne takie plastyczne, ja bym powiedział kółka, jak tutaj widzimy, są. Ja jeszcze będąc naprawdę chyba z 27 lat temu piłkarzem GKS-u Katowice, już tutaj jako piłkarz malowałem bombki. Dzisiaj niezmiernie bardzo się cieszę z tego, że mogę wspólnie tutaj z naszymi aniołami wspólnie robić te ciasteczka, które pójdą na sprzedaż. Wiemy, że dzisiaj jest bardzo, bardzo trudny czas, trudny ze względu na to, że jesteśmy w okresie pobłej pandemii, wojna na Ukrainie i tak dalej. Cena prądu, wszystko, żywności, wszystko poszło niestety w górę. Wiadomo, że każde takie stowarzyszenie jak Dom Aniołów Stróżów chociażby zawsze potrzebuje pomocy, niezależnie od tego, czy to jest początek roku, czy koniec. Natomiast na pewno tutaj w czasie już takim, można powiedzieć, okołoświątecznym fajnie jest się spotkać, fajnie się spotkać z tymi dzieciakami, porozmawiać, zobaczyć ten uśmiech, który tutaj na co dzień dostają. Obcięłaś już komuś włosy kiedyś? Nie, bo ja obcięłam na łysko. Ja sobie grzybkę obcięłam.